Kolejny biwak we własnoręcznie zrobionym ogrzewanym namiocie, pozostawionym w leśnej głuszy. Po przybyciu na miejsce odkrywamy niemiłą niespodziankę. W trudnych zimowych warunkach musimy poradzić sobie z awarią namiotu, aby uniknąć powrotu i przetrwać noc. Bo to jest rurka, która była włożona. Okazuje się, że widzisz, ona jest za cienka. Ta. Tak, na. O, widzisz? Popatrzcie. No widzisz, to jednak śnieg, który spadł, był na tyle ciężki, że się po prostu złamało. Jeszcze powiał wiatr. Odwiązujemy te linki, bo będziemy musieli od nowa rozstawiać cały namiot. No, już jest płasko. Dobrze. Wciągamy do środka. To znaczy za chwilę piecyk będzie gorący. Co, Melo? Zastanawiasz się, czy wyjść? A co wyjść robi? A, zaczniemy może od herbaty, a skończymy na kolację. Makaron z sosem proponuję dzisiaj wyjątkowo. Makaron? Powiem ci, Stasiu, w sumie to moglibyśmy zrobić takie stanowisko tutaj do piłowania, nie? To powinno być niżej. Teraz. To by było. Tylko nie mów na to, że cię kusi następny. Nie, już nie. Już mnie nic nie kusi, wiesz? Ty, ale się strasznie wygięło. No właśnie zastanawiałem się, czy dlatego, że wiedziałeś, że zabłądziłem, to wyłączyłeś telefon. A dzwoniłeś do mnie? No. Poważnie? No. Nie, bo ja tryb samolotowy włączony. Nie no, wiesz, bo
chodzę, wołam hop. I w końcu stwierdziłem, no zadzwonię, powiedzieć, że się zgubiłem po prostu. No cóż, to cóż. Żebyś przynajmniej wiedział, na czym stoisz. Ale wiesz, to dobrze, że miałem wyłączony, bo byś mnie przestraszył. Położyłem się spać. No. I przyważę, zgasiłem światło i nagle czuję taki dym. No i dopiero się zorientowałem, że drewno leży na pysyku i zaczęło się po prostu dymić. Niebezpieczna sytuacja. Jakbym zasnął, to by ten dym rozszedł się po namiocie. On jest nagrzeją, będą cieplutkie. Wtedy mi będzie jeszcze gorącej w nogi. Jeszcze zimniej. To możesz włożyć do szefa. Wachtowy ma specjalne prawa. Ma prawo mieć jedzenie. Ma prawo mieć bardzo ciepły śpiwór, żeby się przykryć. A ma prawo krzyczeć? Nie ma tylko jednego prawa. Nie może zasnąć. Czyli butla z ciepłą wodą i to wtedy jest taki wrzątek, że powiem ci, że nie da żadnej nogi przyłożyć do tego. Także cież się, że przez chwilę masz jeszcze takie troszkę chłodniejsze nogi, bo za chwilę... Mam nadzieję, że ta buczynka się będzie długo palić. No bo to jest chyba najlepsze drzewo, jakie może być. A druga była dla mnie, dlatego bo ja nie mogłem dźwigać tam. A korek jest do góry czy do dołu? Korek do dołu. To źle. Jak się wyleje? Zwłaszcza jak tam tak kręcisz. Nie, Staszek, nie, wyciągnij to. Wyciągnij ten. To już nie jest gorące. No ale to wiesz, chodzi o to, żeby nie tak, było tak, mokre. No tak, tak, no fakt. Tak. Jurze, jakby się wylało, to byłoby wręcz przyjemniej. Stać na bar. Wiem, jak. Dobra, dajcie butelki, to... Ja pójdę. Siedź, bo tyś się już nachodził dzisiaj. Wiesz, że poza tym... Nie, tam przyjdzie tyle na wodę czekać. Tak, suszarnia. Nie wiem, czy nie trzeba będzie legowiec poskładać. Gdyby te warty jakoś też... No z tymi wartami to... No bo... Od dawna jest mowa o nich. A się ja się nawet zastanawiam, czy one będą...
sensie dobrze mi się spało, ale jakoś dużo nie spałem. A jak Merle oddycha, to też mam taką parę.